No siema, patrz ta co to, to to, czekaj ta ustawię się to trochę. No i teraz co, powiedzcie mi, dlaczego ja nie lubię Volkswagenów? Volkswagen autor dla ludu. No, kurwa żarówki, żeby zmienić lampy wyciągaj, a mówią, że żabojady popierdolone. No tu, nie tak hop siup. Jak auto dla ludu, to lud se powinien sam poradzić, tak? Z wymianą żarówek. O, już lampa poszła gdzieś w czeluści. A tu se lud nie poradzi, bo kto na krawężniku pod blokiem, zwłaszcza przy tej pogodzie, co jest teraz, będzie w stanie zdjąć zderzak, kurwa, w swoim Passacie, co? Nie wiem. Ale to tak wygląda. Patrzcie, jakie to lampy są matowe. Nie wiem, czy to widać? Zaraz zobaczę. Widać, kurwa, matowe. Ta. I takie to auto dla ludu. A mówią, Francuzy złe. Nic się nie da zrobić. Kurwa, Volkswagen nie da coś się zrobić, też się nic nie da zrobić. Trzeba, kurwa, tylko pół samochodu rozbierać. Zderzaki ściągać nad kola. Luzować. Grille wyciągać i chuj wie co jeszcze. Tak to jest. Właśnie. Leży ta lampa, jakoś on podzwonię, ten samochód to połamane wszystko, kurwa jest. O. Wszystko połamane, kurwa. Ta lampa połamana. Odbłyśnik w środku. Kurwa lata. Jak żyd po pustym sklepie. Bo jest cała lampa rozpieprzona i weź tutaj coś zrób w takim aucie. Jak to kurwa coś się nie ruszysz, to z tamtej strony zderzak zszedł od pasażera, z tej ze ślizgu nie chce zejść, mówi co jest, a tam najebały wkrętów kurwa ostro. No jakiś kurwa prywatnych wkrętów, żeby to się kupy trzymało, żeby nie wypadło. No. Aj to. Taka to robota jest. Właśnie. Czekaj to, bo coś to kurwa. Wszystko tutaj to. No odpierdol, tak kurwa, porobione. Auto kurwa od Niemca. Niemiec płakał jak sprzedawał, tak jak rozpierdolił, płakał. Turas albo Polak wyklepał. I do ludzi. No. No ty teraz się męczy. Kurwa. Tu jest problem z tą śrubą. No coś zaraz wymyślimy. No i co z prasą? Dzwoniłem dzisiaj do firmy. Mówią, że żeby przysłać kuriera i ten siłownik oni zawiero do reklamacji. Ja mówię nie. Albo zabieracie całą prasę, albo ja nie będę czekał, kurwa, tylko zamówię gdzie indziej. No to po chwili pertraktacji, rozmowy, facet stwierdził, że przyślą po prostu drugi, a ten mam oddać kurierowi i tyle. Tam pisali niektórzy, że odpowietrzyć coś, tłumaczyli jak to zrobić. Odpowietrzałem wczoraj to kurestwo z D 20 razy, jak tam podpowiadaliście i dalej jest to samo. Także podejrzewam, tak jak większość pisała. Jakiś zawór w środku, sprężynka, czy kulka, czy coś takiego. No nie będę tego rozkręcał, przecież sprawdzał, bo gwarancję stracę, nie? No. Także tak to tak powiedziały, że tak zrobią. No to dzisiaj niby wysłali, to w poniedziałek może dojdzie ta pompa, to zobaczymy. No i tak sobie działamy tutaj. No, chyba nic ciekawego nie mam do powiedzenia, to na razie koniec. Do później, cześć.